Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę opowiedzieć o bardzo dziwnym słowie korban oraz o trzech bochenkach chleba. Zapraszam. Fajna Ewangelia czytana jest we wtorek 5 tygodnia okresu swojego w ciągu roku. Chrystus przepycha się z faryzeuszami uczonymi w piśmie i m.in. czyni im taki zarzut, że mianowicie jeżeli ktoś powie ojcu lub matce korban... To znaczy, darem dla Boga jest to, co miało być dla Was, to już nie pozwalacie Mu pomóc rodzicom. Strasznie to skomplikowanie brzmi. O co właściwie chodzi z tym korbanem? Otóż słowo korban znaczy tyle mniej więcej w tłumaczeniu na język polski, co ofiara. Korban Pesach to jest ten baranek, którego składa się w ofierze przy okazji święta Paschy upamiętniającego wyjście Izraelitów z Egiptu. Korban to znaczy tyle, co złożyć w ofierze, przybliżyć się do świętości, przybliżyć się do samego Boga, złożyć ofiarę. No i tu następuje w czasach w około II wieku przed Chrystusem prawdopodobnie pojawia się taka tradycja, ona nie jest zawarta w Piśmie Świętym, ale w różnego rodzaju komentarzach i tradycji ustnej, że faktycznie coś, co jest przeznaczone na pomoc, na wsparcie dla rodziców, jak gdyby może być poświęcone Panu Bogu. Jak to się poświęci, jak to się złoży w ofierze, to już nie trzeba, jest się trochę zwolnionym. Jakby z tego podatku względem rodziców. O czym my w ogóle mówimy? O przykazaniu czci ojca swego i matkę swoją. Nawet nie mówię specjalnie o przykazaniu czwartym, dlatego, że w tradycji hebrajskiej ono jest piąte to przykazanie, u nas w katolicyzmie jest czwarte. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to, co my traktujemy jako wstęp do dekalogu, ja jest Pan Bóg Twój, który się wywiódł z ziemi egipskiej, to w tradycji hebrajskiej jest już pierwszym przykazaniem, więc potem, żebyśmy mieli 10, to my musimy rozbić to ostatnie, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jest jego. No, i jeszcze różnica jest taka, że my troszeczkę inaczej interpretujemy to przykazanie czci ojca i matkę. Ono właściwie pojawia się co najmniej dwukrotnie w Księdze Wyjścia w XX i w księdze powtórzonego prawa w XIX rozdziale, gdzie jest mowa nawet nie tyle o czci i szacunku, chociaż w tłumaczeniu Biblii tysiąclecia jest szanuj ojca i matkę, ale czy właściwie nawet szanuj matkę i ojca, ale jest w oryginale jest bój się matki i swego ojca. Co oznacza to przykazanie? Kiedy otworzymy katechizm Kościoła katolickiego, tam od 2100, coś koło 47 czy 9 punktu, katechizm objaśnia, że to przykazanie. Wiąże się z koniecznością posłuszeństwa względem rodziców, że dzieci, dopóki nie wyrosną, nie wyfruną z domu, powinny być posłuszne, słuchać taty i mamy, że trzeba okazywać cześć, szacunek nie tylko nawet rodzicom, ale w ogóle rodzinie, krewnym, starszym autorytetom, nawet władzy. Katechizm Kościoła Katolickiego nawet mówi o tym, że to przykazanie odnosi się do naszego szacunku wobec sprawujących władzę. W tradycji hebrajskiej trochę inaczej interpretowano to przykazanie. Mówi się, że ono właśnie jest tylko po to, żeby zapewnić rodzicom na starość byt. No, zaskakujące, prawda? No tak, w czasach Jezusa nie ma zus -u. Nie płaci się składki emerytalnej, ani składki rentowej, ani jakiejś składki zdrowotnej. Nie ma nic takiego. Człowiek póki może zarabia na swoje utrzymanie, a jak już nie może, to co? no to jest na utrzymaniu swoich dzieci, dlatego nieposiadanie dzieci, bezpłodność uchodzi za przekleństwo, no bo jeżeli jakaś, jakieś małżeństwo nie ma dzieci, no to kto na starość utrzyma tych ludzi? tak działa system i temu służy właśnie to przykazanie. W tej tradycji judaizmu tam nie ma mowy o tym, że to, to oczywiście też jakoś jest, ale, ale nie tak jak u nas, że trzeba szanować, czy tam słuchać we wszystkim taty i mamy, nawet jak się już jest dorosłym człowiekiem, my mamy z tym problem. W przypadku ludzi dorosłych, jak to sobie poukładać? Nie, tam chodzi o to, że masz zabezpieczyć godne życie na starość swoim rodzicom zwłaszcza, czyli jak oni już nie będą mieli siły, żeby pracować, żeby nie umarli z głodu i z Zimna. No i teraz, jak ty przychodzisz do rodziców, mówi Jezus, i mówi: No, tato, mamu, miałem wam przynieść bochenek chleba, ale, ale sorry, ja to poszedłem oddać na ofiarę złożyć w świątyni. No to, no to tak nie można robić, no bo nie można oddawać panu Bogu, niby w ofierze składać coś, co miałem dać mamie i tacie na utrzymanie w tamtych czasach. To jest właśnie taka ciekawa rzecz w tej dzisiejszej Ewangelii. A żeby to jakoś lepiej nam zapadło, to lubię taką opowiadkę o tym, jak zapytano w dawnych czasach, kiedyś, właśnie w tych czasach biblijnych, jakiegoś człowieka, ile zarabia, jak pracuje, to jakie wynagrodzenie dostaje. On mówi: Trzy bochenki chleba. Po Bo ci trzy bochenki chleba: jeden pożyczam, jeden oddaję, a trzeci zjadam sam. Jak to pożyczasz, oddajesz? No, no tak, bo mam syna małoletniego na utrzymaniu, on jeszcze jest za mały, żeby pracować, więc no, daję mu jeden bochenek chleba, to jest taka pożyczka, bo jak ja będę stary, to on mi odda, on wtedy mnie będzie karmił. Drugi bochenek chleba oddaję, bo mam na utrzymaniu starego ojca. On już nie ma siły pracować, ale jak byłem mały, to on mnie żywił, więc teraz mu oddaję. No a trzeci jem, żeby mieć siły do pracy. No i taka jest właśnie ta zależność między tym ewangelijnym dziwnym słowem korban, który oznacza tyle, co ofiarowanie, oddanie, przybliżenie się, złożenie w ofierze Panu Bogu. No i trzema bochenkami chleba. Myślę, że bez względu na to, czy żyjemy w tej tradycji katechizmu Kościoła katolickiego i tak interpretujemy, jak nas nauczono. Przykazanie czci ojca i Matkę swoją, czy też skłaniamy się do tej tradycji judaizmu. Warto o tym pamiętać, że ta miłość do rodziców, czy w ogóle do bliźniego musi iść w parze z miłością do Pana Boga. Zresztą, żeby postawić kropkę na dito, to trzeba powiedzieć, że katechizm Kościoła Katolickiego zaczyna wytłumaczenie tego przykazania od tego, że ono zaczyna drugą tablicę przykazań tych, które dotyczą naszych relacji z bliźnimi, a w tradycji żydowskiej ono kończy pierwszą tablicę określających przykazań nasze relacje z Panem Bogiem. Dlatego, że ta tradycja tak pięknie mówi już na koniec, że to jest przykazanie, które dotyczy Ojca, Matki i Pana Boga. Bo, żebyś istniał na świecie, to potrzeba tych trzech ojca, Matki i Pana Boga. Nie sam ojciec i sam matka to przeżest jest nic. Właściwie nie ma ojca i matki bez Pana Boga. To Pan mógł sprawia, że twój ojciec i twoja matka się spotkali, że się poznali, że się zbliżyli do siebie, to Pan mógł dał życie, które przez nich przeszło. Oh, I to jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim, że w tej tradycji przykazanie Trzci Ojca i Matkę swoją jest ostatnim przykazaniem dotyczącym właściwie relacji do Pana Boga, albo też inaczej na pograniczu naszych relacji Pana Boga i relacji z ludźmi.